Hejka wszystkim, witam was na moim kanale. Ja dzisiaj obudziłam się około godziny 10 i od rana była taka piękna pogoda, że postanowiłam wpuścić trochę słońca do swojego pokoju. Od razu wzięłam się za umycie zębów oraz za moje skincare routine, którego głównym celem jest oczyszczenie oraz nawilżenie. Jeśli chodzi o moje dzisiejsze śniadanie, to postawiłam na owsiankę z sezonowymi owocami, które są naprawdę przepyszne. Po zjedzeniu pysznego śniadania zaczęłam sobie robić delikatny i lekki makijaż na co dzień.
Dzisiaj jest sobota, a na dworzu jest jakoś ponad 30 stopni, więc od razu przepraszam też za jakiekolwiek dźwięki w tle, ale no muszę mieć otwarte okno, bo inaczej bym się chyba tutaj udusiła, ukisiła i no byłaby po prostu totalna masakra. Jest to pierwszy vlog z wakacji tak naprawdę, no nie pomijając tego z zakończenia roku, ale teraz już wiecie, już są teraz typowo takie wakacje. I ostatnio byłam w sklepie, no bo wiadomo, że skoro są wakacje, to musiałam też się zaopatrzyć w trochę takich letnich ubrań. Jakby ja mam dużo letnich ubrań, ale stwierdziłam, że fajnie byłoby też kupić sobie po prostu coś nowego na to, lato. Więc zakupiłam kilka ubrań i teraz właśnie chcę się z Wami podzielić tym, co zakupiłam. Jest tutaj dosyć dużo rzeczy z Bershki. Pierwszą taką rzeczą są to takie spodenki w panterkę. I ja pamiętam, że jak byłam młodsza, to nie lubiłam za bardzo wzoru panterki i nie wiem, jakoś mi się nie podobało, ale też ostatnio wiem, że dosyć dużo ludzi też ją w sumie polubiło i też zaczęłam patrzeć na nią z trochę innego kąta. I jednak stwierdzam, że nie jest ona taka najgorsza i fajnie też na mnie wyglądają te spodenki, więc stwierdziłam, że je zakupię. Są z super materiału, bo wiadomo, że jest teraz gorąco, więc on musi być luźny, cienki, przewiewny i właśnie one takie są, więc jestem bardzo zadowolona, że je kupiłam. Oraz do kompletu mam też taki top, wiadomo, też z panterką i wiem, bardzo dużo ludzi teraz właśnie ma tego typu topy. One też są w innych kolorach, ale stwierdziłam, że on jest serio taki prześliczny i też bardzo fajnie na mnie wygląda, więc no musiałam go po prostu kupić, bo akurat też mam go do zestawu z tymi spodenkami i później Wam też to wszystko poprzymierzam, ale no musiałam po prostu kupić taki zestaw. I on ma tą fajną kukartkę na środku i słodko to wygląda. Kolejnym topem jest właśnie też z tego rodzaju, tylko że on jest różowy i ma właśnie czarną kokardkę. Mam nadzieję, że to będzie jakoś widać, bo się trochę tutaj pozawijał, widzę. No właśnie, ma taką kokardkę i moim zdaniem on też wygląda serio uroczo i fajnie, więc będę miała też inny kolor po prostu tego topu. Następnie mamy też kolejny top, tylko że ten nie ma ramionczek, jest po prostu jakby taki bandażowy i po prostu ma taki jeszcze dodatkowy tutaj materiał, więc jest po prostu dwukolorowy, tak to mogę po prostu nazwać, no bo czarny, biały, wiadomo. I no, też bardzo fajnie na mnie leży i fajnie też będzie wyglądał przy tych spodenkach, w sumie teraz tak patrzę, bo mam takie dłuższe spodenki, trochę do kolan niebieskie i w sumie to będzie fajnie wyglądało. I kolejną rzeczą, teraz już są dwie rzeczy, ale one są ze Stradivariusa, bo te wszystkie rzeczy, które teraz pokazałam, one są z Bershki. Poczekajcie, jeszcze mam jedną rzecz z Bershki, zapomniałam. Są jeszcze właśnie takie spodenki czarne, trochę na moim topie czarnym ich za bardzo nie widać, więc może jakoś tak pokażę. I są one, jakby krój mają bardzo podobny do tego, który do tych spodenek panterek i właśnie są takie bardziej wycięte. Tutaj też mają właśnie taką grubą gumę jakby na pasie i to bardzo, bardzo fajnie wygląda i one będą pasowały mi do wszystkiego, bo jeszcze zastanawiałam się nad kolorem szarym, ale stwierdziłam, że no czarny to jest taki bardziej uniwersalny kolor i no i pasuje też do większości po prostu rzeczy. I teraz właśnie będą dwie rzeczy ze Stradivariusa. Pierwsza to jest jakby, szukałam sobie sukienki właśnie na lato, takiej wiecie, typowo wakacyjnej, takiej fajnej, luźnej, zwiewnej. No i znalazłam, tylko że nie jest dokładnie w kolorze takim, jakbym chciała, bo chciałabym właśnie bardziej taką, może lekko różową, coś właśnie takiego, ale ta też nie jest zła, bo jest jakby cała czarna, ale serio materiał ma tak cudowny, on jest tak przewiewny i teraz to jest naprawdę cud na taką pogodę. Jest ona właśnie taka, trochę wygląda, no jest długa, jest praktycznie do kostek, ale serio jak się ją założy i ona wygląda naprawdę bosko i też nie była jakoś strasznie droga. No kosztowała 95 zł, ale myślę, że serio było warto, bo materiał i w ogóle jak ona wygląda, to
zakochałam się w niej, okej? Okay? I też będzie idealna na przykład na rozpoczęcie roku i mogę wtedy po prostu zarzucić na to jeszcze jakąś białą koszulę, czy na samej takiej sukience będę mogła pójść, zależy po prostu jaka będzie pogoda. I druga rzecz ze Stradivariusa jest to taka koszulka z kokardką, bo wiem, że teraz jest w ogóle hit na te wszystkie kokardki w ogóle. I stwierdziłam, że nie mam takiej białej koszulki akurat z jakimś takim fajnym nadrukiem i ta wpadła mi w oko, więc postanowiłam, że ją po prostu kupię. Jest ona jedna z takich dłuższych, na krótki rękaw, więc też jest bardzo, bardzo fajna na lato. Matko, naprawdę powiem wam, jest tak gorąco. Ja się już muszę powachlować, bo już czuję, że się cała pocę, naprawdę. To jest totalna masakra. Mimo, że w zimę zawsze się mówi, że no czeka się na lato, żeby było ciepło, słoneczko i te sprawy, ale moim zdaniem to już jest lekka przesada. Więc nawet w cieniu jest strasznie gorąco. Jedyne co to wieczorami albo z samego rana jest serio bardzo fajnie właśnie wyjść, bo wtedy to słońce nie jest takie, wiecie, pełne. Jest wtedy ciepło, ale też jest taki chłodny wiaterek i moim zdaniem wtedy to jest idealna pogoda. Ale jeszcze wracając do zakupów, to też weszłam sobie do Rossmana, ponieważ widziałam na TikToku, że jest dużo promocji w Rossmanie. No i stwierdziłam, że do niego wejdę i zakupiłam właśnie ten korektor z Eveliny Kosmetycznej, jak to woli. Bo mi się jeszcze nie skończył, ale stwierdziłam, że skoro był na promocji, to go po prostu wezmę i będę miała w zapasie, bo on normalnie kosztuje około 30 zł bez grosza. A tak to zapłaciłam za niego chyba 19 zł, więc no jednak z promocją myślę, że jest warto go kupić. Następnie mam ten tusz z Maybelline oraz on też był na dosyć dużej promocji, bo normalnie on kosztuje około 50-60 zł, a tak to ja go zakupiłam za 25, więc no z tą promocją no żal go po prostu nie kupić, więc też mi się nie skończył jeszcze, no ale będę miała po prostu w zapasie, no i tyle. Kolejną rzeczą i już ostatnią jest to taki setting spray, ponieważ jest lato i ja jednak chcę, żeby mój makijaż nie spłynął mi z twarzy i jakoś się utrzymał, dlatego postanowiłam się zaopatrzyć w właśnie taki setting spray, żeby no jednak ten makijaż był trochę trwalszy niż normalnie. I akurat postanowiłam wziąć taki z NAM. Jeszcze takiego nie testowałam, bo raczej w ogóle nie używałam takich setting spray, więc no to będzie mój pierwszy raczej raz, gdzie będę go używać, więc w ogóle zobaczymy, jak będzie mi się sprawdzał, bo nie wiem, czy on jest dobry, czy nie. Po prostu tak wzięłam, bo no, widziałam też go na TikToku, ale on już nie był na promocji i kosztował 50 zł. Więc no mam nadzieję, że jednak będzie warto. We'll be right back.
poniedziałek też planuję spotkać się z moją koleżanką z klasy, bo no na przykład dzisiaj czy jutro to nie byłoby totalnie żadnej szansy, żebyśmy się spotkały, bo jest za gorąco i byśmy się roztopiły na tym dworzu naprawdę. A od poniedziałku podobno ma się już trochę zacząć ochładzać, bo ma być około 20 stopni, co też jest, no będzie po prostu ciepło, ale no nie będzie to jednak 30 stopni, więc mam nadzieję, że po prostu się nie roztopimy i będzie przyjemniej na pewno niż w 30 stopniach gdzieś sobie chodzić. Moja mama właśnie wróciła ze sklepu i kupiła takie wafelki do robienia jakby lodów i powiem wam, że w pewnym sensie jest to też mój smak dzieciństwa, bo jak byłam młodsza, to moi rodzice zawsze kupowali takie wafelki, no może nie dokładnie takie, ale no po prostu podobne wafelki, na które można sobie nałożyć lody i dzisiaj sobie je zrobimy, nawet teraz. Jeżeli chodzi o lody, które wybrałam, to mam tutaj właśnie waniliowe oraz jeszcze o smaku owoców leśnych, więc zabieramy się za nakładanie. Myślę, że ten lód wygląda profesjonalnie. To nie tak, że zaraz mi ten lód zleci z tego wafelka, ale jest to pierwszy raz, kiedy sama to robię, więc i myślę, że i tak nie jest najgorzej. I tak zaraz go zjem, więc no raczej się aż tak nie rozwali, ale wygląda serio bardzo fajnie. I te wafelki też są właśnie, że tygryski, dlatego jest pomarańczowo-czarny i też daje taki fajny urok, ale no nie jest najgorzej. Fajna alternatywa właśnie na lato, żeby sobie nie dość, że pokombinować coś fajnie samemu zrobić, to jeszcze raz postanowiłam skorzystać sobie trochę z właśnie tej ładnej pogody, więc usiadłam na balkonie z właśnie moim pięknym oto lodem i będę sobie go teraz jadła, ale to już będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, więc jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa, pa!